Słuchaj, była Ani i ta i mówi, że och, to ciężki dokument, ale tak nieładnie, a sama poszła, się podpisała, a jeszcze jakąś książkę znalazła, w reklamówce ukradła gdzieś tam. No, no. A na pamięć widzisz, przygadał kocioł Gańko. Przewodnikiem rodzin, żarła, kurwa, jak łaziła po tych stołach, Gani. I łaziła i w kółko, i łaziła w kółko. Czyli po prostu składamy do torów sobie. Obrzydliwe was. Za przyjęcie ustawy bez poprawek zagłosowało 56 senatorów. Czyli, że ta Anita, dyplomatka od stołów, na równi z tą Niną. Natomiast ta Nina, to ona rzeczywiście tylko zbiera do domu i rzeczywiście jej spółka nie interesuje. Bo ta Anita to jeszcze umie zagadać, umie tutaj jako pozory, tak, bo tu chodzi o pozory. No. A w kościele to nie ma pozorów. Też? Nie daj Boże. Że jakiś jakaś zupa. Strategicznej współpracy ze Stąskim Narodowym Przewoźnikiem linią Nordika. Chce też przejąć 49% udziału w jej spółce córce. To pierwsza w historii lotu tego typu współpraca i inwestycja. Jak mówi prezes polskiego przewoźnika Rafał Miczarski, współpraca oznacza budowę siatki połączeń w regionie i oszczędzać. Słuchaj, Majtek, to ja FC jak przyjechała, miała jedne gacie na kupie z za ciebie to obchodzi, bo ja miała udziałka. Ale to ja jej dałam. Zaoszczędzamy, bo ten samolot wykona wcześniej lot z Talina do Sztokholmu. Lot od stycznia 2006 roku rozbudowuje siatkę połączeń, uruchomił między innymi dalekodystansowe trasy z Warszawy do Tokio i Seulu. W Krakowie rozpoczyna się drugi europejski kongres w obronie chrześcijan. W inauguracji uczestniczą kardynał Stanisław Dziwisz i profesor Ryszard Legutkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Gośćmi kongresu będą m.in. arcybiskup z Libanu, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz szef Biura do Spraw Prześladowanych Chrześcijan z Węgier. Ksiądz Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że europejska konferencja ma przypomnieć, że chrześcijanie w wielu miejscach są szykanowani nawet za prywatną modlitwę. Najważniejsze przesłanie tego kongresu to zwrócenie uwagi na fakt, że w różnych miejscach świata chrześcijanie nie mogą korzystać z takiej wartości, jaką jest wolność religijna. To, co dla mieszkańców cywilizacji zachodniej, dla Europejczyków, dla Amerykanów jest czymś oczywistym i czymś cennym. Jeśli w jakiś sposób jest to odbierane, próbujemy jakoś się buntować, to w wielu miejscach wcale nie jest to oczywiste i chrześcijanie nie mogą w spokoju wyznawać swojej wiary. Kongres ma też uświadomić ludzi w Europie o skali prześladowań chrześcijan na świecie. Dziś zostanie przedstawiony raport pomocy Kościołowi w potrzebie. Za 3 dni w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej, ale nie w Chicago. W całym mieście trwa szaleństwo na punkcie bejsbolistów miejscowych Cubs. Po 108 latach zdobyli Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Który? Już mamy 5, 6, no to rozpoczęło przeprawowanie miejscowej rzeki na kolor niebieski, który należy do Cubs. Według informacji chicagowskich służb około 5 milionów ludzi świętowało ten sukces. Wielu panów nie świadków. Najlepsze miejsca na trasie przejazdu zajmowały już kilka godzin wcześniej, po to tylko, aby choć przez chwilę zobaczyć obecnych bohaterów USA, których popularność jest obecnie zbliżona do kandydatów walczących o urząd prezydenta. Wszystko przebiegało tak szybko, kiedy zawodnicy przejechali obok mnie. Jestem strasznie szczęśliwy, że udało mi się to wszystko przeżyć. My, fani, chcemy być wszędzie tam, gdzie są nasi idole. Podkreślał jeden z kibiców bejsbolistów Cubs. Uhonorował gubernator Illinois Bruce Rauner. Ogłosił specjalną proklamację dla zwycięzców najważniejszych na świecie rozgrywek bejsbolowych. Rauner zaznaczył, że triumf ten ma znaczenie symboliczne wychodzące poza ramy sportu. Z Chicago Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24 przygotowało specjalną audycję poświęconą wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy w nocy, w wtorek na środę. I na koniec jeszcze jeden temat. Kanadyjskie wojsko poszukuje źródła dziwnego dźwięku, który niepokoi ludzi i straszy zwierzęta. Prawdopodobnie pochodzi on z morskiego dna w rejonie Arktyki. Okoliczni mieszkańcy mówią, że to jakieś tajemnicze buczenie, czy też gwizd lub świst. Od jakiegoś czasu nad morzem lata wojskowy samolot wyposażony w różnego rodzaju czujniki. Na razie bez rezultatu.
Dziś w kraju będzie zachmurzenie duże i w całym kraju możliwe także opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północy do 10 na południu, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali, a potem będzie spadało. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Smartfon LG X-Screen z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 13 megapikseli już za 749 zł. MediaMarkt.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin na wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. To, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na rynek. Ale on do ciebie czasem nie podchodzi, tak chciałbym się wyjmienić. Nagle tak, nagle. Aż do 70% taniej. A słodkie polskie czerwone jabłka Junapen jest jedynie 6,99 aż za 2,5 kg. Reklaminy na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Media Expert. Super niskie ceny. Na przykład laptop Dell. Procesor Intel Core 5. generacji. Grafika 2 giga. Taniej o 400 zł. Znowu poparzyłem rękę. Dobrze, te szklanki. Gdybyś miał te z podwójnym szkłem, to byś się nie oparzył. Marzenie. Marzenie za grosze. Stokrotce szklanki termiczne Spiegelau możesz mieć już za grosze. Rób zakupy w Stokrotce i zbieraj znaczki. A teraz koncentrat do płukania Silan. 2 litry. Tylko 9,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Saturn leci. Myśl technologicznie. Przyjdź po edycję Legacy zawierającą dwie gry Call of Duty. Proszę. Infinity Warfare oraz Modern Warfare Remaster. Odświeżoną edycję jednej z najlepszych gier w historii. Saturn. Technologia tak ma. Jest 9:08. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Furtyna. Jest sobota, 5 listopada, 310 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzeszło o 6:40, a zajdzie o 15:59. Imieniny dziś obchodzą Elżbieta, Florian, Modest, Modesta, Sławomir i Zachariasz. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Polskie Radio 24. Stowarzyszenie Marii. Ale sobie tam dodaję, nie dodaję różnych rzeczy. Protest przed siedzibą Facebooka w Warszawie, która mieści się w biurowcu przy rondzie ONZ. Uczestnicy będą demonstrować przeciwko blokowaniu profilów społecznościowych, m.in. Ruchu Narodowego, ONR-u czy Młodzieży Polskiej. Zdaniem Krzysztofa Bosaka, wiceprezesa Ruchu Narodowego, Facebook nie przestrzega artykułu 54 polskiej konstytucji dotyczącego wolności słowa i cenzury prewencyjnej. Nasz postulat jest taki: po pierwsze, zatrzymać cenzurę i cofnąć do normalnego funkcjonowania, tak jak przez wszystkie poprzednie lata prowadzone przez nas i przez inne konserwatywne środowiska profile. Po drugie, dostosować regulamin Facebooka i sposób jego działania do polskiej konstytucji i polskich ustaw. Krzysztof Bosak poinformował, że zespół prawny Ruchu Narodowego analizuje regulamin serwisu i pracuje nad ewentualnymi pozwami. W oświadczeniu wysłanym informacyjnej agencji radiowej Facebook tłumaczy, że kontrowersyjne treści na profilach społecznościowych zgłaszają osoby korzystające z Facebooka, jeśli ich zdaniem naruszone zostaną standardy społeczności. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych poinformował, że to jego przedstawiciele zgłosili, że na stronach narodowców znajdują się niewłaściwe treści. No ale w Warszawie wyjątkowo raczej kopi się. Wyjaśnia, że raporty dotyczące Nikolaj Bezdomny mieszka na zawartość publikowanych postów.
naruszały obowiązujące w Polsce prawo. Prawo, które zabrania nawoływania do nienawiści do osób ze względu na ich pochodzenie etniczne, narodowość, o wyznanie. Ale jak podkreśla Rafał Gaweł, cieszy się z przywróceniem stron narodowców celem działań ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Nie była bowiem likwidacja tych stron. W sprawie blokowania profili organizacji narodowców głos zabrała m.in. minister cyfryzacji Anna Strężyńska, która 24 listopada spotkała się z przedstawicielem Facebooka. To nie wypada, to i... Dziś w Warszawie rozpoczyna się dwudniowa międzynarodowa konferencja Państwo Polskie a Polonie. Weźmie w niej udział 18 prelegentów z różnych krajów. Jak gdzieś pojedziesz, poza Warszawę, ludzie są dobrzy, 2010, a tutaj w ramach ściągają, aby zarobić. Nowa polityka historyczna, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Hanna Dobrowolska ze Stowarzyszenia Solidarni 2010 podkreśla, że będzie to spotkanie wielu przedstawicieli Polonii. Zjeżdża się kilkadziesiąt osób z terenu całego świata. Ale prawdopodobnie słyszałam, że to Jadwiga Grabowska tutaj ludziom pomaga. W swoich środowiskach lokalnych uważane za autorytety. To są ludzie, którzy są zaczynem bardzo istotnych zmian, mam nadzieję. Celem konferencji jest informowanie zagranicznej opinii publicznej o najważniejszych polskich sprawach, budowanie dobrego imienia Polski oraz propagowanie dziejów narodu i państwa. Organizatorzy polonijnego spotkania chcą wesprzeć integrację i wymianę informacji między Polonią a instytucjami kraju. Podczas drugiego dnia konferencji wystąpił przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu. Tani polski implant zębowy powstaje w Gdańsku. Pracują nad nim naukowcy z Politechniki Gdańskiej i lekarze z kliniki stomatologicznej Viva Dental w Gdańsku, a więcej w relacji naszej reporterki. Implant ma rozwiązać między innymi problem wysokich cen tego typu materiałów, które teraz sprowadza się z zagranicy, mówi profesor Andrzej Zieliński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Chcemy stworzyć implant o budowie anatomicznej, to znaczy taki, gdzie my odtworzymy nie tyle może kształt zęba na podstawie zębodołu, co jak wymagania anatomiczne organizmu i w to miejsce wytworzymy za pomocą druku 3D taki implant, który będzie pasował do zębodołu, będzie przenosił obciążenia, będzie spełniał swoje funkcje i będzie możliwy do zamocowania w kościach o różnej gęstości, różnym kształcie, jednym słowem, dla wielu osób. Gdański implant ma być gotowy za 2 lata. Wtedy rozpoczną się badania kliniczne, zapowiada Milena Supernak-Marczewska z kliniki Viva Dental w Gdańsku. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, projekt przewidziany jest na okres 2 lat i po tych 2 latach z zakończeniem projektu będzie stworzenie licencji i prototypu na wytworzenie implantu i na przejście tego implantu do badań klinicznych. Po półrocznym badaniu technologia zostanie opatentowana i trafi do sprzedaży. Implant będzie tańszy, po pierwsze dlatego, że tak naprawdę implanty są za drogie. Implanty śrubowe, które stosujemy do tej pory, tak naprawdę są implantami dziwacznymi. Przecież my nie mamy zębu w kształcie śruby. Więc robi się śrubę, na tym się osadza oczywiście koronę. To, co my chcemy zrobić, jest czymś innym. Takie implanty są stosowane, ale jako ciekawostka nie są wytwarzane ze stopy tytanu, jak my chcemy. No tak, jak są wytwarzane z ceramiki grunowej, a więc siłą rzeczy są bardzo drogie, stosowane rzadko. W praktyce implant będzie mógł wytworzyć w swoim gabinecie każdy lekarz za pomocą specjalnej drukarki 3D. Z Gdańska Joanna Matuszewska. Polskie Radio 24. Prawie 14 minut po godzinie 9 w Polskim Radio 24 czas na audycję Konfrontacje Idei. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Ryszard Buga i razem z panem profesorem Krasnodębskim chciałbym Państwa powitać na kolejnej debacie z cyklu sobotnych. A może to Jadwiga Grabowska planowała ją udzielić? Dzisiaj chcemy mówić o ordynacji wyborczej, ale nie o ordynacji wyborczej w takim technicznym sensie, tylko żeby spojrzeć na ordynację wyborczą przez pryzmat standardów. Ale zaraz, ona może już mieć teraz. Myślę sobie, że musimy sobie tu postawić pewne pytania, które nasi goście, zacznę od ich przedstawienia, będą nam mogli odpowiedzieć. No mówię, no, ona nie planuje za gardło. Dopytywać ewentualnie się trochę mądrzeć jeszcze. Mianowicie jest pan profesor Jacek Raciborski z nami, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, który sprawami funkcjonowania ordynacji wyborczej zajmuje się od lat i ma sporo publikacji na ten temat. Zajmowałem się w przeszłości, teraz czym innym, ale jeszcze coś pamiętam. No właśnie, liczymy na tą pamięć. W takim razie drugim naszym gościem jest pan Andrzej Klarkowski, który jest doradcą Sejmu, doradcą marszałka Sejmu.
ale tutaj dopiero wyjęczy swoje poglądy. Zresztą nie ma chyba poglądów specjalnych marszałka Sejmu w tej sprawie. Żeby zacząć, panowie. Pan Klarkowski też chyba studiował w Instytucie Socjologii. No, też, ale też identyfikuje się jako psycholog społeczny. To może jako być dla państwa, panów tym bardziej wyzwanie. No wiesz, jeżeli ona jest zawodową sprzątaczką, no to niestety trzeba dać, bo tak po koleżeńsku to Krysia, ta powiedziała: Jadzia, słuchaj, jesteś do niczego, daj spokój, tyle mi zrobiłaś tego zła. Profesorem, który jest zawodowym politykiem. Proszę Państwa, jest artykuł 4 Konstytucji, który mówi, władza w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Jest pytanie, czy jednocześnie, jeżeli mamy taką sytuację, że nami zawsze rządzi nie większość, tylko największa mniejszość. No, to czy ten artykuł Konstytucji jest wypełniany, ale może nie będziemy uprawiać refleksji czysto konstytucyjnej nad tym, czy mamy do czynienia ze zbieżnością naszej praktyki z konstytucją, czy nie. Tylko spróbujmy odpowiedzieć, czy to jest dobra sytuacja, jeżeli na przykład w roku 93 Sojusz Lewicy Demokratycznej przy frekwencji niespełna 50% ceny. Tutaj też trzeba, jak jedzie na lotnisko, trzeba mieć bilet, bo tam kontrol zaraz. W parlamencie, w Sejmie, przepraszam, w Sejmie 37% miejsc. To znaczy rozbieżność między ilością punktów uzyskanych w wyborach, a ilością punktów procentowych uzyskanych w parlamencie, to jest 16,8%. Powiedziałbym więcej niż 50%. To ona na tych kararów krzyczy, atakuje. Zresztą obecnie Prawo i Sprawiedliwość też ma ogromną nadwyżkę. Uzyskało w wyborach 38%, mniej więcej. Ale to śmieszne, że 38% przy frekwencji też przecież niewysokiej. No i ma w parlamencie ponad... Słuchaj, ja rozumiem biedne kobiety, no czasem, no muszą sobie jakoś tak łatać te dziury, ale kanar to raczej teraz nie popuszczą, bo teraz... Kanar ma od osoby. Jeszcze zwiększa tą dyskusję. No więc czy to jest sytuacja... Oni teraz na policję ciągną normalnie. W jakim sensie tego słowa? To znaczy, czy jest normalna w tym sensie, że... Gdy porównujemy się z innymi krajami, to tak samo bywa. Tam jak nie ma dowodu, mało po prostu. Sensie, oni już jako ci, którzy aresztują, wiesz? Tak, tak. Tak, bo oni mają teraz większe uprawnienia, Kanary, że mogą aresztować. Dlaczego pan widzi w tym problem? No to ja tego nie rozumiem. Jak to Jadwiga Grabowska? Jak ona by się chciała tam stawiać? Cicha zgoda, bo przecież ci wszyscy, którzy nie idą do wyborów, mogą pójść do wyborów. No ale weźmy transformację przez ordynację wyborczą. Bo jak była w Ameryce Białystok, to tam ze 2 lata, to nie ma w ogóle żadnej kontroli. No nikt nikogo, żadnych kanarów. No jest taka cicha legitymizacja przez... Coś okropnego, coś okropnego. Brak protestu, przecież mamy do czynienia też z wieloma krajami. UKIP na przykład, brytyjski, uzyskiwał... w wyborach bardzo duża w związku z ordynacją brytyjską, chyba miała tylko 2 posłów w Izbie Gmin, znacznie silniejszą reprezentację, gdzie ten próg nie obowiązuje w Parlamencie Europejskim. Podobnie jest w Niemczech na przykład, prawda? Gdzie my mamy kolegę w naszej grupie frakcji europejskich konserwatystów, reformatorów z takiej partii, która się nazywa Partia Rodzin i ona uzyskała poniżej 1%, ale ponieważ Trybunał Konstytucyjny niemiecki obalił próg 5%, więc on się znalazł oczywiście w Parlamencie Europejskim, ale w Parlamencie już niemieckim, Bundestagu by się nie znalazł, więc system francuski, który blokuje w zasadzie... Na siebie się patrzą, jakbyś wymordowała im rodzinę w czasie II wojny światowej całą. Się nie odnajduje ta siła żadnego odzwierciedlenia w zgromadzeniu. Ale właśnie anonimowy człowiek, ale oni udają, że ciebie znają, bo żeś w czasie wojny całą rodzinę jej zbudować stabilne rządy. Ci, którzy nie idą do wyborów, więc to dziwnie wygląda, bo ty sobie tłumaczysz, że anonimowy człowiek, ale no niestety powierzają tym innym, nie znają te decyzje co do wyborów. Więc mi się wydaje, że te 38% się teraz mówi, że jak to prawda, jaki procent się wylicza, jaki procent Polaków w gruncie rzeczy głosował. I tu co jedna, to w Warszawie, to tak trzeba legitymizować.
legitymację, czy ma legitymację do tego, żeby przeprowadzać reformę. To jeszcze nie jest akurat milenium, to zgodnie z procedurami, zgodnie z tą ordynacją, zgodnie z zachowaniami. Z zachowaniami obywateli. Oczywiście jest pytanie, no, takie zasadnicze. No, wszystkie różne te konstytucje, przecież też ordynacje wyborcze, które dyskutowały w Trybunale Konstytucyjnym, prawda, i ten kwestii tego elementu demokratycznego i tego elementu konstytucjonalnego, tego filtrowania woli ludu. No, można się oczywiście zastanawiać nad jakąś taką ordynacją, w którym ta wola ludu, prawda, ta byłaby lepiej przekładana na głosy, na rozkład głosów, ale na fakt, że Polacy nie chcą uczestniczyć w życiu politycznym, nie chcą. Wydaje mi się, że na to nie ma żadnego remedium, oprócz przymusowego, obowiązkowego uczestnictwa w głosowaniu. Rwają się do polemiki, ale jednak inni przede mną, pan profesor Raciborski. To rzeczywiście jest tak, że systemy wyborcze świadomie produkują większości, bo jest problem, że wybory muszą spełnić warunek konkluzywności. Żeby wybory były konkluzywne, to potrzebna jest premia dla zwycięzcy. Bywa jednak tak, jak zdarzyło się kilkakrotnie w Wielkiej Brytanii, ale też i w Kanadzie, i to jest już patologia, że władzę obejmuje partia, która uzyskała mniej głosów, a więcej mandatów. Następnie bywają duże bardzo rozbieżności między odsetkiem głosów, a odsetkiem mandatów. One z perspektywy obywatela odbierane są jako niesprawiedliwość. Jeżeli ktoś ma więcej głosów, to rewelacja. Na pewno nie mniej. Do Londynu. A bywają. Długo by o tym mówić. Ona nie miała na bilet. To nie jest tylko Polska. Nie, Polska nie była. To jest dość. Znaczy była na poziomie wyborów w sejmikach wojewódzkich, na przykład podkarpackim w 2004 roku. Te Polki to są same biedne takie żebraczki i ciągle, że na dorobku, nawet jakby pracowała, to też nigdy nie ma, bo na nic. Ja nie wiem, co te Polki gdzie, do jakich worków. Mają naprawdę kasę taką do bardziej dysproporcjonalne znacznie niż na przykład niemiecka ordynacja. Są wskaźniki, które cyfrowo odzwierciedlają to ową dysproporcjonalność. Nie chcę tutaj, trudno byłoby mi je wyjaśnić w audycji radiowej, ale uwierzcie mi Państwo, że to nie jest dobra ordynacja. Ona trochę zniekształca nadmiernie ową wolę wyborców. I to nie jest jej jedyna wada, bo z tym można się jakoś tam godzić, że ile procent? Łatwo się 90? Tworzy rząd. To jest pewna korzyść. Bo to czyli, że Polacy nie lubią kontr. Nie lubią, ale nie mają. Przerwę, głos jeszcze musi zabrać pan Klapiński. No tak, proszę. A ja tutaj pana profesora trochę zdenerwuję. No, panie profesorze, a przypomnę, że w czasie wyborów w PRL-u, czy w Związku Radzieckim, frekwencja była bardzo wysoka. No, aktywność wyborcza była, powiedziałbym, prawie doskonała, natomiast jakoś nie godziliśmy się z rozstrzygnięciami wyborczymi i mieliśmy poczucie, że to nie wszystko. Znaczy pełna aktywność i właśnie to, że ktoś ma, powiedzmy, 80% poparcia, że coś tutaj jeszcze jest więcej kryteriów, które decydują o tym, że. Ale może dlatego, że jest to społeczeństwo takie głupio chciwe, jakieś takie nienormalne. Także to nie, to że sporu nie ma, że tych powodów, żeby uznać wybory, że są wolne, jest bardzo dużo. I doprawdy ten przykład. No tak. Wydaje mi się trochę nie przystawać do tego. No nie przystawać, ale za chwileczkę. Ale mówimy, ale nie zrobimy. O to są głupi ludzie strasznie. Na przykład, ja ci coś powiem. Ja tylko tak obserwuję, ja sobie i tak wszystko zrobię, sobie załatwię. Ale tak jestem na poczcie i jest banko. Że w koszyku. No, człowiek musi być sprytny chłopak. Człowiek musi być sprytna dziewczynka. Dlaczego? Dlatego, że
No nie wolno. System i teraz tak. I bank, poczta, konto, bank, pocztowy, konto. Dobrze, zakładamy. I teraz przychodzi, powiedzmy, na Igańską listę. Przychodzi karta bankomatowa. To trzeba potem zalogować, uaktualnić, jeszcze wdrożyć. I jest telefon, że ty sobie, powiedzmy, dzwonisz. Jest infolinia. No dobrze, ja mam. Mogę płacić bezpłatnie, mogę dzwonić. Znaczy dobrze. I teraz tak. Więcej mówiono tak, że jest taki durny, jak myśli, że przyszedł list, no to zwykły list z tą kartą. To sobie te karty, czy pospisuje te numery, czy weźmie, czy co. I teraz Mareczek mówi, że jest kod. Cztery cyfry. To. Ja mówię kod kodem, karta przyszła. On mówi, że nic nie przyszło, tylko jest ten kod. Dobrze, ja dzwonię na infolinię, a ona mówi, że a karta to w 5-6 dni przychodzi. A ona, ta karta nie przyszła, to więc on, skoro ma kod, to skąd wyjął ten kod, jak jest koperta? A no właśnie, a w tej kopercie co było? Była karta. To więc głupia świnia nie rozumie, że ona mówi, dobrze, to ja, czyli anuluję tamto i wysyłamy jeszcze raz, teraz ja pójdę na pocztę i dam jej adres tutaj, tak, bo tam ona się pytała, coś tam stanęło, dam adres, tutaj przyjdzie i teraz sobie taka durna świnia myśli, że żona będzie podbierała pieniądze. Ale właśnie ja bym chciał powiedzieć, że jeżeli pozwoli, spróbujmy. No, ona sobie sama zastrzegła, ona jeszcze raz inne co przyjdzie. Są przypadki, kiedy no i teraz nie, ja mówię o mentalności. Ja nie mówię tak, żeby wiesz, uciekać od kogoś czy co. Ja mówię o mentalności, jacy ci ludzie są. Ja jako ta dziennikarka, to ja też, jak ktoś coś dziwnego mówi, ja nie będę od ludzi uciekała, bo ja po to jestem, żeby patrzeć, co ona mówi i komentarze potem są w naszym radiu, to KFM Euro Koncita, Barbie Baby Lightroom Extra, ale my zastanawiamy się jako dziennikarze, co w ludziach takiego jest, że oni chcą gdzieś uszczypnąć, coś ukraść, ale nie umieją. Bo na przykład u Żydów było tak, że jak ona na żniwach pracowała Żydówka i miała różne tam narzędzia, no to jak nasionko, ona musiała 1/10 za sobą zostawić czegoś nieprzerobionego. Dla kogo? Dla biednego. A no właśnie. Czyli, że ona nie mogła tak wszystkiego, wszystko zebrać. Dokładnie. Ona miała być niedokładna, bo ona, Żydówka, jak koń z tyłu kupę robi, to ona miała zostawiać jak... Że nie. Nie, dla biednego. W systemie finansowania leży główny problem. A no więc widzisz. I partii, i posłów. Właśnie ordynacja polska produkuje posłów złej jakości, bo się wiążą na lidera. Polskie partie są partiami ludowskimi, są marne. Tutaj są większe problemy. I ordynacja dobra mogłaby poprawić jakość partii i jakość posłów. Ale nie tkwi rozwiązanie w finansowaniu, bo alternatywy są jeszcze gorsze. Finansowanie prywatne ze źródeł takich nie wiadomo właśnie powiększa korupcję, chociaż to też jak wiemy nawet obecne finansowanie nie wyklucza też różnych takiego korupcyjnego. No a tutaj u tych moherów oni są teraz, może za czasu przyszło coś się zmieni, ale ciągle nawet jak ci kradli te miliardy, to udają te biedaczki. Dobrze z finansowaniem. Się okazało, że myślałam, że na bazar. A nie, tam jest. No ja to zawsze zbieram takie rzeczy, bo ja muszę na bazar to zanieść, muszę za to 100 zł. No. Słuchacze są zmęczeni. Naszymi technicznymi. Ale słuchaj, ja ci na ten dar serca to mogliby to rozszczepić. Ten napis. Takie internetowe napisy. No dobrze, czyli że
jacy ludzie są głupi tutaj, że ciągle na dorobku, ciągle są niezadowoleni w języku angielskim, jak się spytasz, how are you today? I'm very well, thank you, czyli czuję się świetnie. Natomiast jak Polaka się spyta, to ją wstrzyka, że jest słońca nie ma, że jest zła pogoda i jest źle, o, tam nie ma co się pytać. A pyta się po to, że to w sensie dzień dobry. Także nawet nam ta tłumaczyła pani Gołębiowska, co książki pisze, to pięknie po angielsku i cała klasa musiała gadać. I mówi, że proszę pani, how are you, to chodzi o formę dzień dobry, znaczy to samo co dzień dobry. W Sejmie odbyło się pierwsze. I ona, ponieważ codziennie jeździła do Londynu, latała, mówi, nie uczyć się mi tu żadnych idiomów, żadnych, to się nie używa na co dzień, ja wam powiem, co się używa, how are you today, w sensie, od razu. I była taka, zapędziła wszystkich do palarni i każdy z każdym musiał rozmawiać i szybko zmienić osobę. Oj, jak się nazywasz? Chodziło o rozluźnienie to towarzystwa. I z nauczycielką też trzeba było porozmawiać. No i z tym. I tak fajnie, żeśmy wróciły po 20 minutach do klasy z tej palarni. Tak żeśmy się nagadać 5 o'clock, tea time, 5 o'clock, tea time. I trzeba było pijąc herbatę gadać, a nie napić się w suki. Każdy z każdym. No, moherowe to zrozumieją, może, że to o jaki seks chodzi. Nie. Tu chodziło o przyjaźnie, jak rozmawiamy i między innymi mniej więcej o czym. Że te formułki, takie słowa, co ludzie tutaj dosłownie traktują, to tam są niedosłowne. Wszystko jest, wiesz, że ma być uśmiech, ma być jakakolwiek dyskusja o byle czym na dzień dobry. No. I taka była palarnia. Ja mówię, Boże, to rzeczywiście można przełamać barierę strachu językową mówienia, bo ludzie się boją mówić. Sprawę dalej bada Izba. I był też taki Tomasz Rak, książki pisze, wspaniały człowiek, i mówi, już dzisiaj mówimy pięknie po angielsku. Nie ma to, że ja się nauczę. Ja się uczę, ja już umiem dzisiaj. I tak on, bo ludzie ciągle liczą, że za 10 lat będzie mówiła. Nie, ty masz mówić dzisiaj. No i taka psychologia była, że najlepszy, to jest lingwista, na filtrowe 75, najlepszy lingwista. Jak były dwa kursy takie eksperymentalne, avec plaisir, to było tylko tam, na Filtrowie 75 i gdzieś na Ursynowie. Były dwie kasety wideo dane dla Warszawy. Avec plaisir był film i trzeba było i film, i książki piękne, kolorowe. I potem dochodziły i książki gramatyka. Wszystko. Tych książek było dużo, do kompletu każdy dostawał, ale kursy były płatne i drogie. Lingwista. I była taka jedna babka, mówi, proszę pani, ja tu dużo pieniędzy płacę. Powinna pani wołami mi tutaj na tablicy pisać, ona mówi, kochana, rewolucję przechodzimy teraz, to jest kurs, najpierw oglądamy film i pani nic nie rozumiejąc, choćby po gestach, to czy ona zadowolona, czy nie, musi pani się wczytać, zrozumieć, a my to wszystko napiszemy. Potem najpierw pani jest starej daty, pani jest dziadułą, pani jest żebraczką, musi pani, przecież pani też jako żebraczka widzi po twarzy, że ktoś okazuje niezadowolenie, że pani tych 5 groszy nie da. To pani też umie coś działać, jakoś tak reagować, a wyście nam spuści, nam Kyrie Eleison. Przecież ma pani jakąś wiedzę. No więc o tę wiedzę chodzi. No, jest po to film, żebyśmy wszyscy, może ten ekran za mały, może my coś tu zmienimy dla dobra, ale musimy najpierw starać się zrozumieć po gestach, po mimice twarzy, po zmarszczkach, jak gdy mówi. I o to chodzi. Avec plaisir, z przyjemnością, że my nie wciskamy patelnią po głowie. I potem było tak, że były te scenki, to myśmy wychodziły przed klasę i odstawiałyśmy wszystkie te scenki z wideo. Trzeba było, nawet jak nie pamiętasz słowa, to nauczycielka podpowiadała i po prostu i jeszcze raz, i jeszcze raz, i ludzie się przestali bać. Język francuski. I ta pani Karpińska mówiła, że moi drodzy, teraz
już Francja zalewa cały świat. Język francuski będzie obowiązkowy i kultura francuska. Teraz dajmy szansę Francji. Francji. No i tak było, żeśmy się tak uczyły, a potem jeszcze i się zapisałam na wakacyjne kursy, już tam nie miałam co robić, miałam pełno kasy i po prostu, a ta francuska do mnie, a skąd ja to wiem, a skąd? I tak udawała, że ona mnie nie uczyła, bo ci to albo nie byli na tych lekcjach, co ja na innych byłam, a skąd ja to wiem, a ja przez przypadek coś powiem, czy skąd ja tam, francuski to jest taki podkiereszowany język, skąd ja to wiem, ja to zawsze zwykło pani, bo ja mogło mi się coś przyśnić. To samo jako ta wizjonerka pokoju, wizjonerka światłości, wizjonerka prawdy i Bożego Słowa prawdy. No to zawsze miałam to gdzieś w sercu. A skąd ja to wiem? A skąd ja to wiem? A z wykopali. No i ta pani Karpińska taka miała i tam syna gdzieś do komunii prowadziła. Tak widzę, że ona taka katoliczka, tak, no bo Francja jest katolicka też. No, przy okazji. I ona tak opowiadała o różnych takich etablowanych rzeczach, które wspaniała, tworzą ta, jakby ten pani system, Karpińska, przestaje być wystarczający. Pojawia się jakiś ruch protestu. Ja też bym chciał. I ona taka dokładna była, rzeczywiście pisała wołami, ale Babsztyn chciał, żeby ona chyba tylko pisała wołami i kazała jej 10 razy to samo powtórzyć. To przepraszam bardzo, co to za średniowiecze by było? W polskich warunkach, no ale to jest możliwe. Natomiast u pani Sikorskiej ten niemiecki, to ja wpadłam na krzyżówkę w kompot, leciałam na angielski, a wpadłam na jej, bo było ciemno w klasie. Było audio i było na ścianie wyświetlane tylko slajdy, nie film. I pięknie po niemiecku mówiła, powtarzała i kazała wszystkim powtarzać i ona słyszała, bo to taka salka, gdzie echo idzie, słyszała, czy ktoś źle nie mówi. Proszę powtórzyć jak na różańcu. Ja mówię, że proszę państwa, i z różańca jest potrzebny. Jak na różańcu. I wszyscy musieli powtarzać jak na różańcu. I ta pani Sikorska, tak, ile tam, 17, 20 parę lekcji, a książka zamknięta, książka zamknięta. Ja puszczam na ścianie audio, my pięknie powtarzamy, mówimy po niemiecku, proszę bardzo, wohin reisen Sie, reisen Sie Amerika, reisen Sie gern, ich heiße Monika Berg. Wszystko było na ucho i nie daj Boże coś ktoś źle mówi. No. W linii prostej 1,5 kilometra, a drogą 2,5 kilometra. Jedna powiedziała, kochana, ja słyszałam iść. A ona mówi, a ja słyszałam jeszcze ikę. I jeszcze różnie mówią, a to miało być iść. Czyli zaczynamy twardo, a kończymy miękko. A więc Polak też nie może powiedzieć. Bo to iść mówią różnie nie. I po prostu, proszę państwa, książka jest zamknięta, bo przecież wiadomo, że inaczej się pisze, inaczej się czyta. Ja muszę, bo wy czytacie literami. Polak jest dosłowny, jest ciemny, jest zabawny. Wy czytacie literami. Nie, książki będą zamknięte i to jest najnowsza metoda też u pani Sikorskiej do języka niemieckiego. To jest wspaniale. To myśmy, no, jedna trzecia tych lekcji. Myśmy już to wszystko mówili, wszystko pięknie po niemiecku, nie mając pojęcia nawet o gramatyce. Potem to wszystko weszło, było uporządkowane, pani Sikorskiej. No, ale francuski, wiadomo, że jest trudniejszy, ale potem niemiecki, to ten francuski. Byłam po tych kursach po egzaminie z niemieckiego. A ta Sikorska to fajna, taka Boże. No poszatkuję, będzie źle mówiła. Zrobię sieczkę, dam, napiszę w dzienniczku, uwagę, dam rodzicom do podpisania. Ale ten mój kolega Grzesio to się wystraszył, nie przyszedł. A ja mówię Grzesio, przecież ona żartuje. I ten Grzesio mi zginął tu w dodatku na pomniku lotniku, bo nie te powody tej pasywności Polaków. To przykre, to szyto. Głębsza, ale chciałem wrócić do wątku, który... I ten Grzesio to miał taką twarz, podniósł, że jak się przestraszył, to czerwoną twarz miał. Niezadowolenie czerwoną twarz. Czerwonej twarzy. Jak ta Lucyna mówi, chodź, przekażę ci, bo ja już wyprowadzam się z tego terenu na ucznia. No i do tego Grzesia idziemy biznie studiować. A ten Grzesio mnie się bał, jak co, to czerwona twarz. Czerwona twarz. Ja mówię, Grzesiu, będzie dobrze. No i było bardzo dobrze. I myśmy poszły na ten język niemiecki. Jak ta pani Sikorska, jak on coś tam nie odrobił tego hub, coś tam źle odmienił, nie. Zrobię sieczkę.
poszatkuję. Rodzicom dam do podpisania. Jak on to usłyszał, to ja mówię, Grzesiu, to byś, abyś tylko u pani Sikorskiej się języka nauczysz. Tylko u niej, ona jest świetna. Ona ma różne sztuczki, takie dowcipy i takie żarty. Ja nie wiem, czy to jest, znowu, czy to jest prawda, tak, że rzeczywiście i tam było takie słowo spielen, spielen. I po prostu ona mówi, proszę państwa, była pewna, bo ja byłam w tej grupie, przewodniczka niemiecka. I ona mówiła, że ta wiedźma zamiast straszyć, to ona zaczęła pluć. No bo niemieckie słowo źle powiesz i po prostu wszyscy się śmiali, Niemcy. No bo ta była Polka i coś jej tam źle. I proszę państwa, ona źle mówiła i zrobiła błąd. I ja wtedy byłam i zwróciłam uwagę. I ona dopiero zrozumiała, bo ona któryś z kolei raz to mówi. Też patrząc na działek administracji. Także ważne jest, ważna wymowa i akcent ważny. A u Polaków to nie polityka, matematyka, fizyka. To mówi się fizyka, mówi się matematyka. Pewne wyrazy są charakterystyczne i ładnie brzmią wtedy, jak to ładnie powiesz normalnie, gramatycznie, a nie takie jakieś zjeżdżanie. No, przecież jeżeli ja powiem matematyka, no to co to będzie? No to się meble w domu się zdarza. Właśnie, że ten system produkuje sam z siebie właśnie no to więc Polacy mają nie po kolei w głowie nie mają tej zdolności nauczenia się angielskiego, tak więc nie wiem po jaką cholerę ta wielka Grecja pojechała do Londynu. A może to nie? Nie, tam ona nigdy nic nie powie nawet po grecku, bo ona była koło greckiego. Ty tylko możesz pojąć, ona koło greckiego była. Ale chcę was ona nic nie mówi. Takie dyskusje bardziej zasadnicze. Weźmy sprawę stabilności. No ja byłem w Sejmie, kiedy była uchwalana ordynacja w 1992 roku. To była tam, to rozdrobnienie parlamentu było niewątpliwie. To ja chcę zwrócić panu uwagę, że przyjęto wysokie 5% progu. W moim najskromniejszym przekonaniu wtedy to zrobiła Unia Wolności z SLD. Nie dlatego, że to, co mówili, że było takie ważne z trybuny, co mówili, żeby zwiększyć stabilność parlamentu, tylko dlatego, żeby wykosić prawicę. Prawica, chwileczkę, panie profesorze, prawica była rozdrobniona. I rzeczywiście w wyborach 1993 roku moja ówczesna partia Unia Pracy też była takim malutkim beneficjentem tego. 30-kilka% głosów było stracone. 34% głosów było stracone. No, możemy dalej argumentować, że nie takie rzeczy się na świecie zgadzają. Zdarzają. Możemy. Tylko czy powinniśmy? Ja w to bardzo wątpię. Czy to jest... Jestem zaskoczony, że pan profesor Krasnodębski z taką afirmacją podchodzi do tej ordynacji wyborczej. Teraz, jeszcze jedno. Wie pan, ja sobie przypominam, tak sobie myślę, że gdyby ktoś w 1932 roku mówił o tym, że jest rzeczą niedopuszczalną, że w niektórych ordynacjach wyborczych jest cenzus wykształcenia albo majątkowy, że kobiety nie mogą głosować, to by padły argumenty, tak jest wszędzie. To jest standard demokratyczny. A teraz nie jest ten standard demokratyczny. A teraz, gdyby ktoś coś takiego zrobił, to by okrzyczano, że ordynacja wyborcza jest skrajnie niedemokratyczna. I ostatnia, przepraszam, ostatnia uwaga, którą chcę zrobić w sprawie finansowania ze środków publicznych. Ja jestem za tym. Ale ile tych pieniędzy ma być? Ja chcę przypomnieć z własnego doświadczenia, że kiedy Unia Pracy była w parlamencie, jeszcze nie było finansowania z budżetu, tylko było za kampanię wyborczą. Mieliśmy dosyć pieniędzy na wszystko. Nie zapominajcie panowie, że gigantyczne pieniądze idą nie tylko na partie, nie tylko za wybory, ale idą dla klubów parlamentarnych. To jest wszystko, co jest potrzebne do robienia polityki. To jest trochę inna epoka, inna epoka, gdzie się system dopiero stabilizował, inne pieniądze, więc to na pewno nie zostały wybudowane mury. Właśnie nie sądzę, no bo właśnie to doświadczenie i ruchu Kukiza i różnych innych partii, które niektórym się powiodły, innym się nie powiodły, jest ciągle możliwe. Uważam, że polski system polityczny ciągle jest... Praktycznie nikomu się nie powiodło. Być może pierwszym, któremu się powiedzie, będzie Kukiz. Na razie te wtargnięcia były
Ale to sama obrona też powtórzyła. Dwa razy była. No tak, była dwa razy. Raz marginesowo, raz... Ale czy nam nieskutecznie, raz. Czy rozwiązaniem byłoby rzeczywiście, gdzie mamy Sejm i dużo małych partii, które nie są w stanie zawiązać ze sobą koalicji, partii reprezentacji. Dobrze, że pan to podniósł. Proszę sobie przypomnieć, jak był AWS, który uzyskał całkiem dużo głosów. I w parlamencie było niewiele partii politycznych. Tylko, że AWS był powszechnym ruszeniem, żeby wejść do Sejmu. Ale spójności żadnej programowej nie było. I ze stabilnością było bardzo źle. No właśnie, to jest przeciwko panu. Ordynacja im kazała się skupić w jednej grupie. No, ale gdyby się nie skupili w jednej grupie, to by się w Sejmie nie udało w ogóle utworzyć. Być może nastąpiłaby normalna krystalizacja opcji. Ona nawet nie umie mówić, to jest nieprawda, że nic nie jesteś w stanie jako Polka, czy te Polki takie głupie, bo mówią, że jest pracowite, to ja rozumiem, że pracowite, bo muszą, jedzie za granicę, bo musi na całą rodzinę na harować, zarobić, ale te Polki są jakieś straszne. To jest też inny problem, chociaż to, że mamy najniższą ordynację w Europie, Namysłu, że potrzebne są koordynacje również motywujące jakieś elementy. Potrzebny jest pewien klimat polityczny, który by czynił te wybory jakoś bardziej sensownymi z perspektywy obywatela, ale to niekoniecznie polega na kartach. Myśmy trochę z perspektywy wszystko na ziemi, rozumiesz? Pod nóg. To kamera Google zauważy, to ma dużą rozdzielczość, ta kamera Google. Ona wszystko widzi. Ludźmi w miejscach, w wyborach samorządowych, w wyborach na 2011 roku. Akurat ci, którzy przychodzili na takie spotkania, tak, jedna baba chwyciła coś, herbatę, czy to chciałaby jeszcze raz to samo. Wyborcy to są ludzie socjalizowani w czasie pierwszej Solidarności. Tak to pokolenie. Młodzi akurat nie przychodzą na te spotkania, nie okazali się też dosyć aktywni. Ale najczęściej było jednak tam powód taki, że się nic nie zmieni. Mamy jednak takie poczucie wyalienowania, z góra jest nasze życie, które nie ma specjalnie żadnego przełożenia na te decyzje. Wręcz przeciwnie, była też taka, pojawiła się tam jednak teza o fałszowaniu wyborów, no, że ten wyniki są nieadekwatne, bo następuje, no to szczególnie oczywiście po wyborach samorządowych, gdzie jak wiadomo PSL uzyska ponad 23%. No co jednak jest mało wiarygodne. Ale to nie jest kwestia fałszowania. Nie, dobrze, to przeciwstawiać się tej tezie, że w Polsce fałszowano takie czy inne wybory. Nie fałszowano. No, wybory są elementem uczciwe, tylko źle przeprowadzone. Nie wiadomo, czy one są uczciwe. Wielka Grecja. No właśnie, a teraz sam sposób, Grecja przyjechała. Odległość, kto organizuje wybory, jak wygląda urna, jak się głosy liczy. Wielka no to jakbyśmy tak zeszli Grecja na poziom gminy, byśmy zobaczyli, to przeżywają takim przeprowadził takie field studies, jako klasyczny socjolog czy etnograf, to by zrozumiał, że jednak te są zafałszowywane te planowie, to starano się zrozumieć nie tak dawno. Grecja jako pluska. Się do końca. To jeszcze ja tego nie grali. Żeby czytelników było czytelne, gdyby każdy z nas... Słuchaczy. Ale mogą one sprawdzić. Genovefa pigwa. Jakie zajmujemy stanowisko normatywne. No w końcu ma być pluralizm. Genovefa pigwa. Brzmi także bardzo prosto. To znaczy brzmi... nic nie zmieniać. To z krótkim uzasadnieniem. A może być zmienić trochę. Zmienić to, zmienić tamto. Teraz może od pana zacznę.
No, po pierwsze, cieszę się, że mówimy o tym w tym momencie, bo podejrzewam, że gdybyśmy mówili rok później, to byłaby już temperatura dużo wyższa, natomiast w tym momencie mamy szansę na racjonalną dyskusję. No, po prostu po tych doświadczeniach wiemy, że trzeba sporo zmienić, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, o konkretne sytuacje, rozwiązania organizacyjne. Co konkretnie pan sądzi, że należałoby zmienić? Przejrzystość, pewnie zwiększyć ilość. Praktycznie, ja rozumiem, że co, wyposażenie lokali wyborczych, edukacja, że kłamcem trzeba się brzydzić. Też to, kto ta choinka też był organizatorem wyborów, czy władze samorządowe, czy też administracja. Dla tych czy to dzieci, powinno być jakoś oddalone, które są na przykład świadkami Jehowy, rodziców, trzeba wielką nagrodę dać, bo jak jest choinka, to przecież one w sumie też jakoś cierpią, że jedne dzieci widzą choinkę, coś ci się cieszą. Dlaczego? A tutaj, że jest kłamstwo i że oszukuje i to wcale nie jest, o, to nie jest Mikołaj, tylko to ojciec, bo to po butach się poznaje. Różne takie rzeczy. Prezenty się daje z miłości przez cały rok, a nie z butu raz. Jest całe mnóstwo ruraniec taki logiczny, że to jest złe, bo to jest człowiek wymyślił. Czy nie lepiej było wziąć to, co wymyślił Bóg, co jest w kodzie zapisane genetycznym Biblii? Trzeba tą Biblię byłoby studiować i to przez całe życie, bo to się nie czyta, że to coś przeczytać jak książkę. Tylko także studiować to, i tym żyć. To nie lepiej byłoby, to razy lepiej było. Wydaje mi się, że to potem tacy ludzie znajdowali się, którzy mówią, że przecież państwo mają lepiej w życiu jak my katolicy, bo państwo czytają Biblię, państwo się nie kłócą o szpilkę, o głupoty, imienin nie obchodzi się, urodzin nie obchodzi, wódka się nie leje, bo po co? Ile rozwodów, ile nieszczęść, dramatów i śmierci w rodzinach przez to. No tak ludzie to nieraz mówili, że zauważyli, że wy jesteście tacy dobrzy i dlatego też na ogłoszenie w gazecie nie potrzebuje świadka Jehowa, to na magazynie raz, a to na takie stanowisko. Bardzo dużo było takich ogłoszeń, no świadkowie Jehowy się tym nie chwalili, ale to ludzie sami o nich mówili, że tak jest, że taka jest opinia. A tutaj sami swoich nie lubią, nie szanują, mordy drą bez powodu, że człowiek to widzi. No i jak dziecko w takim klimacie się rodzi, no to jakie ma być? To poczucie raczej wzmacnia te wszystkie... No potem się dziwi, bo gdzieś jakąś wyspę odkryli, że ludzie się miłują, że nie zabijają się. No taka wyspa była, tak, taka wyspa, gdzie taka religia jest miłości, że odkryli taką wyspę. To kiedyś było przewodnie. Ja mówię, no, ludzie mogą i tak, czy nie lepiej, żeby ludzie byli naprawdę od Chrystusa pochodzący, bo chrześcijaństwo nominalne to już jest mopa, to jest odstępstwo. Nominalne chrześcijaństwo z nazwy, ja też siebie mogę nazwać jako grzesznica, mogę siebie aniołem nazwać i co z tego mi to da? To ma być chrystianizm, to nie ma być chrześcijaństwo, to się coś tam stało w III, IV wieku, Sobór w Nicei 325, gdzie wszystkie pogańskie rzeczy dali Cuzamen do kupy, do glanc i jeszcze to uświęcili, wzięli jakieś diabelstwa. Ohyda! A jak się wyda? A jak się wyda? Ohyda! Bliski. Jaki to krąg? Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście. Czy też Zjednoczonej Prawicy. Żeby... Ja miałam bardzo dużo różnych ludzi, mieszanych. Takich dobrych. Jak żeśmy w pracy od domu do domu, praca polowa, my to tak mówimy, to znajdowałam zawsze bardzo dużo ludzi dobrych, że nawet i obiadami, i kawą, herbatą częstowali, jak śnieg padał czy deszcz, to tak przyjemnie było gdzieś posiedzieć, z kimś pogadać, a że ktoś, kogoś to interesowało, że miał w rodzinie, a że to, że tamto, to dlatego przyjął, no, że miał w rodzinie, czy pracownika ma, no, pracy. To ludzie różnie byli. Dążenie obywateli, no, Ewa, to, żeby to było bardziej bezpośrednie. Pewnie można nad tym pomyśleć. No, ta Ewa, ładna ta pani Ewa, zmiana przeprowadzona. Córeczki dwie zostały świadkami Jehowy, a ona nie, bo ona do Ameryki jeździła, bo ona tu, ona musiała kręcić. Jeszcze nawet jakby stan
manipulacji wynikami wyborów. Wtedy, czy tam spełniono takich warunków, jest nam jeszcze to rozumiesz. A to pionierka, pionierka głosowała, no to... i ona mi coś takiego załatwiła, dobrze, godna uznania, powściągliwość, bo rzeczywiście stopniona sprawa wyborczego, to jest jeden z warunków uznania wyników wyborów, legitymizacji wyborów. Ona i obiady, ja mówię, pani Ewo, ja mówię, jeszcze tu są dobre kucharki, jeszcze jest dobrze, ale ona i tak obiadę mi tym potem chciała pani Ewa. No czaka, mówi, do, dobra kobieta, ale krętacka. W sensie takim, ja wiem, czy to w sumie każdy kręci w tej Polsce, ale ona tak umiała pojechać zarobić, a inna nie umiała. Ale żeby pojechać zarobić, to trzeba też coś tam oszukać, że to co, że to jadę tam pracować, jak gdzie tam ona będzie u kogo pracowała. Kogo, jak ta Grabowska na przykład, prawda? A ona raczej gdzieś by coś mogła dla siebie załatwić. Jest dość poważne. Tak jak te z rodów tych chlebskich. Też coś tam wykręcić, jakieś coś, żeby tamtych pogrążyć, a siebie wyindykować do rangi, może jakieś, ja wiem, nie wiadomo czego. No ale tak Polki biedne, urodzone, jak zobaczyły Amerykę, to one zaczynają papugować, naśladować, to więc modne jest tutaj naśladownictwo w Polsce, w Warszawie, modne jest, udawanie, oszukiwanie, tak jak ta Grabowska mówi, że ona jest świadkiem Jehowy. Była raz czy dwa. No to przecież świadkowie Jehowy ani po sądach nie chodzą, ani po policjach nie chodzą, bo Jehówka raczej przebaczy. Wszystko to i nie są mściwe, nie są zadziorne, gdzie ona jest świadkiem Jehowy, z której strony? Wyraźne doprowadzenie do stosunków konkurencyjnych. Ona gdzieś... Jakieś nieosarmackie rozwiązanie. Do niej może świadkowie przychodzili, ona chciała przyjąć chrzest, ale miała dużo jeszcze do zmiany i stwierdziła, że to niemożliwości, nie ma takich możliwości, żeby ona się mogła zmienić, bo tak jedna pali papierosy, druga jeszcze jakiś manawik. Picia też tutaj. Pić to jeszcze wolno, ale to trzeba rodzinę trzymać. Ale palić to jest po co? No, a palić to po co? No ja temu kurczaczkowi mówię, słuchaj dziecko, ty to kosztuje dużo pieniędzy. No to ale on, jak jest jeszcze młody, to nie rozumie tego. Fiat Professional. Od 15 lat lider rynku samochodów dostawczych. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili na profesjonalistów czekają tysiące samochodów dostosowanych do potrzeb twojej firmy. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz auto dla siebie. No widzisz, że ten kurczaczek sobie też kupił laptop i gdzie mu tam zaśpiewali, nie wiem, czy za 390 zł. I teraz tego Staśka znalazł, co do Uzeleckiego mieszka kątem, no to jemu zapłacił te całe 400 zł. I jeszcze za bank 500 zł zapłacił, to prawie 1000 zapłacił. Kurczaczku, no to widzisz, to tego Staśka ucałuj i powiedz, że ta Tereska, która mu umarła, taka troszeczkę konkubina od świętej Anny, że ona będzie z martwych wzbudzona i powiedz temu Staśkowi, że on ją niedługo wkrótce w nocy zobaczy. I tak mówię, że zobacz, że chociaż dziecku pomógł, bo tak, on jak w T-Mobile'u idziesz, tak masz rachunki popłacone, to oni ci bardzo chętnie to dadzą. No, mają korzyść, dlaczego? Dlatego, że jesteś klientką na 2 lata. Na 2 lata, opłacasz 2 lata, ale siebie opłacasz. Ale i wtedy są promocje, to wtedy na przykład ja kupiłam takie telefony, 2. Proszę ciebie, że 4 miesiące nic nie płacisz. No i potem tylko 5 miesiąc do 2 lat do końca. No mówi propozycja, jaki jest telefon, to może być. Ja mówię, o jak ty płacisz, tak, no, a potem te 30 zł, bo abonament, no wiesz, popatrz się na plewa, abonament ma. Najlepsze ever, pospiesz się.
Liczba samochodów jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Teraz w MediaMarkt. Dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2349 zł, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt. Audycja 24 poziom. Nowe technologie, użyteczne aplikacje, innowacyjne patenty. Gry komputerowe i konsolowe. Psychologia, kultura i konteksty grania. Nowe systemy komputerowe i urządzenia mobilne do pracy i do rozrywki. Wejdź na 24 poziom. Sobota, godzina 14.15. Zapraszają Kasia Gdzińska i Przemysław Pawełek. Do usłyszenia. Także proszę Państwa, ludzie jak się nie nauczą żyć w pokoju, w cichości, to będzie źle. Facebook.com/ Lepiej, żeby byli mili dla siebie. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. I ten Michałek piękny, tak jak ja, śliczny ten Michałek, bo te policzki, tak jak i do tej Kasia, która przyszła, Kasia siedzi w tym futrze swoim, a on niesie dla niej piwo takie dębowe. Kasiu, dla ciebie. A dębowe jest bardzo dobre. A ona mówi... My pijemy z Olką. Jest 10:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minister cyfryzacji chce wyjaśnień od Facebooka. Chodzi o blokowanie kont na portalu i zasadę zwalczania mowy nienawiści. A ta Kasia cicho siedziała, konsultacje już, w sprawie już Brexitu. Podpadła, Bruksela już obawia cicha, się, taka, że Londyn nie dotrzyma harmonogramu i nie rozpocznie wyjścia z Unii. Już to się tam pieprzy. Symfonia Warszawa w Azji, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i ten Michałek, polskich odcinek. Kasiu niosę, bo to już tam te 5-7 osób na koniec do 9. Końcówka, bo oni byli tak zafrapowani zbieraniem z ziemi, bo to było poukładane na ziemi, tam nawet ciuchy, to też taką szmatę.